Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy z racji tego, że event został przedłużony. Z okazji walentynek zamiast do niedzieli mamy event do poniedziałku. Mam również tutaj już od kilku dni, nawet od kilkunastu może, nie no bardziej od kilku, E100, przebite już dawno w tym momencie, jak widzicie jest to E110, tak więc możemy szukać już maksymalnych run. Więc dzisiejszy weekend epicki, który tak jak mówię został przedłużony, wykorzystamy na to, aby tych maksymalnych run poszukać. Będzie to taki wstęp troszeczkę, dlatego że jutro planuję znowu z tego zabójcy nagrać lochy, bo myślę, że na tych runach, które już mamy, zaraz tu wam pokażę, bo niektóre już mam znalezione maksymalne, to tak swoją drogą, ale myślę, że na tych runach będziemy naprawdę w stanie dużo lochów zrobić małym kosztem grzybów, no bo jak sami wiecie, ten przeskok z na przykład 40% runy na jakąś 55-60 daje bardzo, bardzo dużo w lochach. I nie tylko, w PvP zresztą też, tak więc taki jest plan. Dzisiaj weekend epicki, a jutro klikanko lochów. To tyle słowem wstępu, mam nadzieję, że zostawiliście już kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie oczywiście, żeby teraz zjechać w dół, zostawić, nic was to nie kosztuje, a będzie mi bardzo, bardzo miło. Oprócz tego subik z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, i możecie pisać komentarze, jak u was ten event wypadł, dlatego że przypominam, że oprócz weekendu epickiego, takiego zwykłego sklepowego, mamy również epiki w kościach, więc nawet jeżeli ktoś gra free to play, nie wydaje pieniędzy na grzybki, to i tak jakieś epiki może znaleźć, więc możecie dać znać, jak to u was poszło. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać jeszcze na wstępie. Dzisiaj oczywiście 14 luty, walentynki, co za tym idzie, wszyscy gracze Shakesa pamiętają, że ryboga jest do znalezienia tylko dzisiaj, tylko raz do roku, więc następnym razem dopiero za rok będziecie mogli ją znaleźć, tak więc wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Wiem, że ten film wleci o 16 dopiero, więc już niektórzy mogą być po awce, ale na przykład dzisiaj na moim Discordzie dostaliście przypomnienie już chyba jakoś po 7, bo o tej wstałem i stwierdziłem, że was oznaczę i przypomnę. Tak więc warto tam być, to po pierwsze. No a po drugie, przypominam też tutaj w odcinku, że tą rybogę możecie sobie znaleźć. Ja już ją znalazłem. Dobra, lecimy. Jakie maksymalne runki mam? Dlaczego w ogóle już kilka znalazłem? Tak jak mówię, już przed piątkiem miałem to S100, więc już miałem możliwość znajdywania tych maksymalnych run i codziennie rozmontowywałem tutaj 15 epików. Mamy ten event kowala, warto tego kryształu tutaj sobie już od samych początków postaci, można by powiedzieć, gromadzić jak najwięcej, więc codziennie rozmontowywałem 15 epików. Co za tym idzie, szukałem tych epików, a co za tym idzie, po prostu maksymalne runki znalazłem, co niektóre. Jeżeli jeszcze chodzi o arenkę, no to planuję tutaj do E120 jeszcze kupować skipy. Tak jak mówię, teraz mamy E110 i po E120 już olewam totalnie arenę. Nawet jak nie będę miał już wszystkich maksymalnych runek, to jest legendarny loch, z którego leci masę epików, więc prędzej czy później te maksymalne runki znajdę. Tak zrobiłem na W50 i tak zrobię też w tym przypadku. Dobra, więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o maksymalne runy, to tak, premię do PD mam już maksymalną plus 10%. Jeżeli chodzi o punkty życia, mam już 15%. Mam tutaj ulepszoną jakość przedmiotu plus 5, mam szansę na legendarne artefakty plus 50 i mam łączną odporność 25,1. Mam również na broni, to chyba nie powiedziałem, 60%, więc to też jest, wydaje mi się, to jest w ogóle mega fart. To był piątek i to był pierwszy epik, jaki mi wyleciał ze sklepu, to była broń właśnie na 60%, więc to mega fart, no ale że jesteśmy zabójcą, to niestety musimy tutaj jeszcze jedną takową znaleźć, no i wiadomo, jeszcze by się przydało te runki powymieniać chociaż na jakieś, powiedzmy, 45% tym pachołkom, bo oni, jak widzicie, mają dość słabe, no i tą drugą broń warto by była na jakieś 55 chociaż plus procent wymienić, z tym, że jak widzicie, mam tutaj bardzo dużo broni, no i wcale te runy jakieś super nie leciały, tutaj około 45%, tu jakaś 51, no ale szału generalnie nie ma, więc zobaczymy, jak to pójdzie dzisiaj. Dobra, szukamy, na wstępie jeszcze wyrzucę tej itemki, to jest po 2,5 miliona trzymałem do wiedźmy, niestety wiedźma nie chciała, więc muszę zrobić to tak, no i te buciki prawie dyszka, więc ja sobie oczywiście do wiedźmy zostawiam. Dobra, zaczynamy, tak jak mówię, szansa na legendarne 50, ulepszona jakoś 5, więc nie muszę zmieniać ekwipunku, tylko po prostu szukamy, no i tak, i mamy szansę na legendarne 46 i mamy również tutaj pasek, będę to na razie kupował, żeby po prostu rozmontować, żeby dzisiaj również 15 rozmontowań zrobić. Powinienem używać kalkulatora do kowala, wiem o tym i to robiłem przez ostatnie 3 dni, no ale że jesteśmy na odcinku, wprowadzać te wszystkie statystyki i tak dalej będzie troszeczkę męczące.
dla Was do oglądania przede wszystkim, więc stwierdziłem, może wiecie co, zacznę od gabinetu magii, bo ja tu generalnie już jestem nawet przebrany, ale jeszcze jeżeli chodzi o itemki z gabinetu, to nie mam ich przebranych, więc może również spróbuję poszukać, a przy okazji może się uda znaleźć jakąś fajną runkę. No i mamy w tym momencie pierścionek, jak widzicie, plus 32, spoko, założymy go, no ale niestety łączna odporność zaledwie 21%. No tej łącznej odporności też będzie ciężko znaleźć, też bym chciał tak plus 22%, chociaż żeby mieć, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Na razie po prostu wymieniamy runkę, musimy zamienić, bo ta, którą mam akurat w pierścionku, jest tutaj no po prostu maksymalna, więc szkoda by było ją stracić. No i okej, to wrzucamy tu i ulepszamy od razu razy 10. Już wszystkie itemki sobie razy 10 poulepszam na tym zabójcy, to już będę miał z głowy. Dobra, czyli nam zostaje jeszcze trinket i wisiorek. Mamy wisiorek, jak widzicie, no runka dość słaba. 39% złota. Chciałbym to złoto znaleźć, bo już wtedy stojak mógłbym traktować tylko i wyłącznie stricte jako dodatkowe miejsce na epiki, wiadomo, bo teraz mam już premię do PD 10%, jeszcze tego golda i by było idealnie, można by powiedzieć, no ale coś nie chce nam lecieć, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Dobra, to też ulepszam razy 10, no i zostaje nam tylko i wyłącznie tutaj trinkecik, więc okej. Nie lubię generalnie robić weekendów epickich na odcinku, bo wiem, że zawsze coś pomieszam, wiem, że zawsze coś tam popsuję, że tak powiem, i wy mi to będziecie potem wytykać w komentarzu, no ale trudno, no nagrywa się, więc to jakby jest nieuniknione. Okej, mamy jakiś epik, no ja tu każdy będę kupował po to, żeby chociażby dać go do kibla na przykład, bo jeszcze dzisiaj nic nie dawałem. Mamy coś na zręczność, zobaczmy, plus 2 tylko. Tutaj akurat zmienię wygląd, bo jeżeli chodzi o epiki z gabinetu magii, to znam na pamięć, które dają najwięcej kryształu. No i dobra, lecimy, tu jeszcze może delikatnie mikrofon przesunę, bo tak trochę mówię pod tym kątem, żeby lepiej łapało. No i dobra, lecimy dalej, ulepszona jakoś przed przedmiotu plus 5, kupimy do rozmontowania, ale taką runkę już mamy. Tak jak mówię, zostaje nam tylko trinket. No bardziej oczywiście opłaca mi się szukać zbrojowni, bo tutaj głównie nam się rozchodzi oczywiście o te runy z broni jak najlepsze, no ale póki nie wymienię, o, punkty życia 15% po raz kolejny, no ale pierścionek już mamy, więc nie ma co, po prostu zmienię wygląd i rozmontuję. Tak jak mówię, no póki tego trinketu nie znajdziemy, to tutaj sobie poszukamy w tej nieszczęsnej, w tym nieszczęsnym gabinecie magii, chociaż nie lubię tego robić, bo tu często lecą klepsydry, często jakieś potki i tak dalej, więc generalnie no troszeczkę nad tym schodzi. Tak jak mówię, możecie pisać, jak Was, jeżeli chodzi o ten weekend epicki. Tutaj na tym serwerze, o, mamy trinket, łączna odporność 20%, no to niestety niezbyt dobrze, no ale mimo wszystko to zamienimy, zamienimy runkę, bo tutaj również mam maksymalną. No i dobra, jeżeli chodzi o itemki na tym zabójcy, to wszystkie już mam powymieniane, jak widzicie, wszystko ulepszone razy 10, więc jak najbardziej jest git. Teraz zostaje nam, o, tej broni zapomniałem ulepszyć, zobaczcie, dobra, to jeszcze ulepszymy, totalnie mi wyleciało z głowy, wczoraj ją wymieniłem, jeżeli się nie mylę. No i dobra, i teraz mamy wszystko razy 10. I teraz jeszcze, czy coś mam tutaj? Premia przygody, to mogę zaczarować zdecydowanie, bo to mi się przyda. To mam w EQ do awki, to mam EQ do awki i to EQ do awki. Dobra, jak znajdę 50% na golda, no to oczywiście sobie wtedy zaczaruję, no ale w tym momencie zobaczymy jak to pójdzie. No tu niestety lipa, ale to kupimy do rozmontowania. To jest na 3 cechy, więc możemy w sumie kupić, jedno miejsce zostawimy, żeby było. No i lecimy dalej. Chociaż wiecie co, jeżeli chodzi o stojak, to ja tutaj takie rzeczy jak, o, ulepszona jakość przedmiotu, to mogę wymieniać, to mogę sprzedawać. Tutaj też ulepszona jakość przedmiotu już mi się nie przyda, więc to jest git. Bronie mamy pickie, więc niech zostaną. Co tutaj jeszcze? Premia do złota, no to to muszę mieć. Czapkę, jak widzicie, muszę mieć. No i same bronie, dobra, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Teraz tak, tu mamy rękawice. To w sumie też mogę w tym momencie na ten stojak wrzucić. Na stojaku mamy ulepszoną jakość, więc jak najbardziej tutaj cyk. No już powoli zrobimy sobie z niego taki po prostu miejsce. Łączna odporność 21%, na razie niech będzie. Też już zrobimy sobie z tego stojaka taki po prostu dodatkowy magazyn, można powiedzieć, dodatkowe miejsce właśnie na ekwipunek epicki, żeby w razie mieć jakiś tam zapasowy do kibelka czy coś, no bo tak jak mówię, już i tak nam się bardzo nie przyda. Dobra, mamy kolejną klatę, no dobra, na razie zostawimy. O, i mamy broń, no broń 46%, więc nie jest jakaś wybitna, jeżeli chodzi o runki, ale możemy na przykład, o, zobaczcie, plus 104 daje Barbarowi, od razu się runkę zamieni, jak najbardziej możemy tutaj podmienić, tutaj pyk, pyk. No i to również myślę, że jeżeli chodzi o lochy, da mi na pewno dużo. Tu od razu zaczaruję za pamięci i lecimy dalej. No chciałbym, jeżeli chodzi o runkę dla mnie drugą, no to żeby ona chociaż te 55% dawała.
tak minimum, no ale wiem, że to wcale nie jest takie proste do odnalezienia. Dobra, tu możemy do toalety wrzucić, jeżeli chodzi o Barbara, nie daje mu za wiele, więc od razu leci rozmontowanie. No tak jak mówię, powinienem szukać, powinienem, jeżeli chodzi o te itemki, no to tego kalkulatora używać, ale nawet mimo to, że to są epiki, którym po prostu nie zmieniam wyglądu na najbardziej opłacalny, to i tak dają fajną ilość kryształów, więc myślę, że na odcinku, tak jak mówię, nie będę was tu jakoś bardzo męczył, tylko po prostu zrobimy tak, jak zrobimy. Okej, tu mamy bardzo fajne buciki, to możemy zamienić, bo i dają pancerza na plus i wszystkiego, więc tutaj cyk. No ale niestety, jeżeli chodzi stricte o runki, o, zobaczcie, jest 55%. Dobra, tu jest na wszystkie cechy, co prawda, no ale super. I teraz pytanko, czy dajemy sobie, może na razie damy Kunegundzie, żeby ona miała tą runkę fajną, a jeżeli nie znajdziemy lepszej, to po prostu damy sobie. 55% to już wcale nie jest taki zły wynik. No oczywiście wiadomo, że tutaj, oj nie to, oczywiście wiadomo, że tutaj będziemy docelowo chcieli mieć te 60% wszędzie, no ale to myślę, że po legendarnym lochu o wiele prościej nam będzie dostać, no bo teraz, jak widzicie, nie jest to wcale takie proste. No jakbyśmy grali klasą, która daje, w sensie ma tylko jedną broń, no to już byśmy dla nas mieli z głowy i mogli szukać dla pachołków, no ale jak widzicie, gramy taką, jaką gramy, więc nie jest to wcale takie proste. Dobra, wrzucimy do kibelka Magusiowi. Ja tu już im też troszkę itemków wymieniałem, więc oni przez te 3 dni, jak szukałem po prostu do... O, dobra, mamy 51%. Możemy kupić, możemy w sumie Magowi wymienić. 51% to też nie jest taka zła runa, przynajmniej na razie. Dobra, cyk, cyk, od razu rozmontowanie. Przez te ostatnie 3 dni, jak właśnie szukałem do rozmontowania 15-krotnego, to też im troszkę powymieniałem tych epików, więc to nie jest tak, że oni są jakoś bardzo do tyłu, no ale wiadomo, jeszcze kilka tam się może trafić, że warto im po prostu wymienić. Dobra, mamy jakiś hełmik, cyk, rozmontujemy, no i jak widzicie, mamy 15 rozmontowań z głowy, więc teraz szukamy stricte pod właśnie maksymalne runy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Póki co chyba jeszcze żadna maksymalna runa mi nie wypadła, jakiej mi oczywiście brakuje. Czego nam brakuje? Brakuje nam golda, no tu jakaś czapeczka, zobaczmy, jak to tu wygląda z tymi czapkami. Ten ma 512, ten tutaj cyk, ten tutaj, no szczerze mówiąc, mogłem ewentualnie Kunegundzie wymienić. No i w sumie to zrobimy. Kunegundzie możemy wymienić, bo ani nie trzeba runy zamieniać, ani nic, więc może być. Tak jak mówię, no póki co brakuje nam 50% golda, jeszcze dwa razy łączną odporność 25% i chyba tyle, jeżeli się nie mylę. I w zasadzie resztę będzie, no i wiadomo, 60% dla drugiej broni, no ale to nie będzie takie łatwe w znalezieniu. Zobaczymy. Pamiętam, że na Magu szukałem chyba na troszeczkę wyższej ilości run, bo właśnie w okolicach E120, no i na tym Magu około 5500 grzybów mi zajęło, żeby znaleźć właśnie wszystkie maksymalne runki, więc sporo. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Dobra, 52%, ten ma 46, ten ma 51, ten ma 55, więc w zasadzie, no może wymienimy temu, niech będzie tutaj pyk, żeby on miał też ponad 50%. Tu możemy, chociaż no powiedzmy, że to, no to będziemy musieli sprzedać, no bo wolę tutaj broń tak szczerze trzymać w tym ekwipunku, aniżeli coś innego. Aha, no i musimy pamiętać o tym stojaku, żeby... Chociaż ten stojak, zobaczcie, on ma już prawie wszystkie itemki epickie oprócz butów. No to jeszcze buty zamienimy i będzie git, nie? To już stojak będzie spełniał, można by powiedzieć, swoją rolę. Dobra, szukamy dalej. Premia do PD8, no to nas niestety nie interesuje. Teraz musimy pamiętać, żeby kupić buty, jak się pojawią. Premia do PD10 to nas również nie interesuje, niestety. Odporność na błyskawice 65, no też tak średnio bym powiedział. Broń, o, 56% brońka. No i właśnie o tym mówiłem. To możemy w zasadzie teraz wziąć, to możemy tutaj sobie zamienić, żeby była lepsza, 56, no i w sumie wszyscy mają ponad 50, nie? Więc nie ma tragedii. No teraz wiadomo, modlimy się o to, żeby znaleźć 60%, żeby już mieć to na stałe, można by powiedzieć, ale takie plus 50% to już jest bardzo fajny buścik i nie ma co narzekać. Dobra, jeżeli chodzi o to, to weźmiemy tu, tak jak mówię, no bronie mi się bardziej przydadzą, zwłaszcza, że to są bronie wojownika, więc ja to przepuszczę przez kibel i potem będzie broń, która mi da więcej tych kryształów, no ale to na spokojnie. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi jeszcze o maksymalne runy, mogę wam pokazać, ile osób tu je ma na serwerze w tym momencie. Rafix już ma od jakiegoś czasu, z tego co widzę, on ma już wszystko maksymalne oprócz broni. Broń ma 59%, no ale tutaj łączna odporność mu się trafiła, więc bardzo ładnie. Tu jeżeli chodzi od Marcinka, to nie, Black Shadow ma już z tego co widzę maksymalne, on chyba jakoś bardzo nie szukał, no ale zobaczcie, na broni ma już prawie
prawie 50%, więc jestem w sumie przekonany, że już ma to ponad 100. Kto tutaj jeszcze? Turor chyba też ma dokładnie. Poczekajcie, tutaj nie, tutaj też nie, R&B chyba też nie, 30%, tu 24%. Ktoś jeszcze było, ile się nie mylę. Ktoś taki, kto w ogóle miał pierwszy na serwerze, ale nie widzę go tutaj w tym top 30. A, on się chyba usunął. A no tak, była taka osoba, chyba Mega Ziomo miał nick, grał magiem. On w ogóle strasznie poleciał z tymi runami, miał jako pierwszy na serwerze z bardzo dużą przewagą TS100 i nagle, on był u nas w gildii tak swoją drogą, o ile się nie mylę, i nagle z dnia na dzień po prostu się usunął, jak praktycznie od razu po zdobyciu tych maxów, nie? Więc nie mam pojęcia, czemu ktoś tak tryhardował. Kurde, 58%. Nie mam pojęcia, czemu ktoś tak tryhardował o te maksymalne runy. No a tutaj koniec końców, dobra, no zamienimy, kurde, żeby mieć lepszą, to nie jest zbytnio opłacalne, ale niech będzie. Tak tryhardował, tyle czasu poświęcał, bo to na pewno musiał co chwilę resetować, kupować skipy co 20 godzin, żeby tak z tymi runkami wystrzelić względem reszty serwera, no a tu jak widzicie po chwili się usunąć. To akurat dziwne moim zdaniem, no ale wiadomo, różnie ludzie, różne przyczyny są. Dobra, lecimy dalej, tutaj mamy jakąś klatę, no ale znowu bez maksymalnej, mamy paseczek, który również jest bez maksymalnej, szansa na legendę legendarne zaledwie 37%, no kurde, rozstrzał jest duży, łączna odporność 18%, no nie fajnie, nie fajnie. Odporność na ogień 55%, w sumie jakbym jakąś łączną odporność plus 20% znalazł, w sumie to taką miałem, ale chyba ją wyrzuciłem, no to akurat nie, chociaż na stojaku chyba mam jakąś, nie mam żadnej, no to głupio, bo mogłem to akurat już sobie tutaj powymieniać, na przykład no tą odporność na zimno bym mógł wymienić, tu mam łączną odporność 22%, czyli w sumie tylko to. Jak widzę, tu bym wsadził runkę na golda i w zasadzie by było w miarę git, no ale dobra, szukamy dalej. Może jeszcze nam się poszczęści, a jak nie, to następnym razem będę próbował. No jakby jeszcze jedną brońkę 60% chociaż znaleźć, albo o, tu 49 niestety, to chyba nawet nie kupuję, chociaż nie, no kupię i po prostu to wywalę. Nie mam rozmontowań, przypominam, więc dobra, lecimy dalej. 59%, no nie, no tak blisko, już nawet nie mam miejsca, żeby to gdzieś tutaj, no nawet nie kupuję, nie ma co, no niby mógłbym, żeby pozamieniać im, ale to już szkoda grzyba, żeby tam te kilka procent zamieniać, to już będziemy zamieniać, jak zgarniemy to 60, teraz wymienię na 59, a zaraz będę musiał na 60 wymieniać, więc mija się do z celem. Aha, jeżeli chodzi o broń, to mogę w sumie popróbować, temu wymieniłem, poczekajcie, tą możemy kupić, bo ma fajny rozrzut, wrzucimy do kibla, no i mamy dla Kunegundy, jak widzicie plus 64 i daje naprawdę dużo, ile ona ma? 48, no to akurat tu będziemy musieli runkę wymienić, ale to jak najbardziej, przy okazji im te bronie zmienimy, bo tych broni tu mam akurat od groma. Dobra, lecimy dalej, trochę golda jak widzicie już zużyliśmy na to, specjalnie sobie, o, mamy buty, których nie mam w ogóle w klaserze, więc kupujemy, tu nam się pojawi plus 1 dokładnie, no i te buty możemy od razu wrzucić na stojak, więc w sumie można powiedzieć, że idealnie się złożyło. Dobra, tutaj cyk, no i jeżeli chodzi o te rzeczy, to już mamy komplet, tutaj premia do złota, no dobra, tylko kurczę, no chciałbym tą runkę na 50% tego złota, no mamy 38%, matku, masakra, zobaczcie jaki to jest duży rozstrzał, że nam może nawet i 15% słabsza polecieć, no ale trudno, lecimy dalej, zobaczymy jak to pójdzie, mamy kapelutek, który już miałem kiedyś, więc go olewamy, no jeszcze szukamy ewentualnie broni dla Magusia, nie, jak nam poleci jakaś z fajnym rozrzutem, to możemy sobie ją wziąć i spróbować, żeby nam wyleciała właśnie z kibelka broń dla maga, no bo to już w ramach tego właśnie przygotowania podlożki jutrzejsze. Nie wiem, w sumie chyba nie będę ich nagrywał dzisiaj, chyba sobie jutro na spokojnie nagramy. Dzisiaj tak już jestem po awce, więc nie ma co. Dobra, tutaj runka niezbyt fajna dla nas, więc lecimy dalej. No niby tych maksymalnych run mam sporo, ale jednak tych takich, można powiedzieć, najważniejszych aż tyle nie mam, nie? Więc nadal szukamy. No i tak to wygląda, to jest takie troszeczkę misz-masz, można by powiedzieć. No ale jeszcze, powiedzmy, że jeszcze z 1200 grzybków wydam na szukanie. Chcę jeszcze, wy nie widzicie nawet ile mam grzybów i w sumie lepiej, ale tak jak mówię, jeszcze chciałbym zostawić łączną odporność 20. No nie ma sensu kupować. Jeszcze chciałbym zostawić po prostu na to klikanie lochów, bo już w tym momencie na pewno dużo nam lochów padnie, to jestem pewien, no bo jakie my teraz mieliśmy runy, chyba nie pamiętam, jakieś coś koło 40%, nie, przed wymianą, więc generalnie no ta wymiana da nam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tu mamy 54% brońkę, ale na wszystkie cechy, więc jej nie kupujemy. 10% PD, zobaczcie, no 10% PD już mi wypada chyba czwarty raz na dzisiejszym odcinku.
na, jeżeli chodzi o, łączną odporność 25%, dobra, mamy to, super, wymieniamy tom 17 jak najbardziej, super, czyli jeszcze jedna nam taka potrzebna, to a jak najbardziej git, ok, czyli mamy tak, tu mamy cyk, tu jeszcze byśmy wymienili, to już była trzecia, no i to odporność na zimno, na golda, i można powiedzieć, żeby był komplet, nie, zostałyby nam tylko i wyłącznie bronie, ewentualnie jeszcze łączne odporności pachołkom, ale to już też na spokojnie, no my tutaj też niebawem przestajemy klikać lochy, nie będę mówił jeszcze dokładnie kiedy ani nic, ale to wszystko w swoim czasie, więc to również, o tu zobaczcie jaki fajny rozrzucik, jakby to poleciała różdżka, jest różdżka, no i idealnie, tylko że runa jest słaba, plus 130, wow, jak ja tu miałem zaniedbane w ogóle rzeczy, dobra, to sobie wymieniamy, tutaj pyk, wymieniamy cyk, no i robimy coś takiego, dobra, git, no i szukamy dalej, tak jak mówię, jeszcze z 1000 grzybków sobie tu wymienimy, może się coś jeszcze trafi. Odporność na zimno 75%, zobaczcie, czyli to również jest maksymalna runa, jaką możemy zdobyć, no ale to nas nie robi, my tu celujemy bardziej włączną odporność, kurde, no premia do złota 49%, ale skam, już 59% w broni, 49% premia do złota, no dramat, ale dobra, szukamy dalej, nie ma co się poddawać, zobaczymy, 57%, to też jest bardzo fajna broń, no ale my już bronię mamy powymieniane i runki też mamy w miarę sensowne, więc powiedzmy, że to zostawimy, odporność na błyskawice, szukamy dalej, co tutaj ciekawego nam wyleci, odporność na zimno. Jeszcze dzisiaj oczywiście zrobiłem skipa przed nagrywaniem tego odcinka, żeby nie było ulepszona jakość przedmiotu, więc mówiąc szczerze, no chciałem docisnąć jak najwięcej, nie? Tak jak mówię, no o, 15%, no ale to już akurat mamy. Tak jak mówię, najlepiej jest, myślę, że tak na około S120 to zostawić, bo wtedy już leci fajna ilość tych maksymalnych runek, to pierwsza sprawa, 47%, to już leci fajna ilość tych maksymalnych runek, to po pierwsze, a po drugie do tego S120 nie potrzeba aż tyle czasu, bo potem już to idzie znowu coraz wolniej, no a do tego S120 na samych skipach jeszcze w miarę sensownie. Dobra, szukamy dalej, szukamy i zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. No troszkę odporność na błyskawice, kurde, no co nam brakuje, no łączną 25 i premia do złota 50, nigdy nie miałem problemu, żeby znaleźć premię do złota 50%, wiecie, łączną odporność zawsze był problem, z runką 60% na broni zawsze był problem, ale jeżeli chodzi o premię do złota, to 50% wpadało praktycznie od razu, to jest chyba pierwsza postać, na której takowy problem się pojawił, no ale trudno, dobra, lecimy dalej, odporność na zimno 70, więc to nas bardzo nie robi, szansa na legendarne 49 to już mamy. Także na spokojnie, no i okej, szukamy dalej, co tu ciekawego, łączna 19, no to nie, to w ogóle tragedia, można by powiedzieć, odporność na błyskawice 57, również tragedia, no zobaczymy, może tutaj coś jeszcze ciekawego, albo jakaś brońka jeszcze 60 też by była fajna, żeby wyleciała, no ale to wiadomo, kwestia szczęścia, które nie zawsze w tej grze posiadamy, nie ma co ukrywać, troszeczkę, o, mamy to, dobra, akurat ja muszę narzekać. Zauważcie, jak ktoś śledzi moje odcinki, praktycznie wszystkie, jakie nagrałem, nieważne, czy to jakaś ciekawostka, czy zwykłe klikanie lochów, to jak ja zaczynam narzekać, że jakiś loch nie pada, albo coś tam się nie wiedzie, to nagle nam wyskakuje taka piękna runka 25%. Dobra, super. Mamy to, czyli wymieniam tą runę 22 na 25, tutaj sobie robimy cyk, to w ogóle chyba mogę wrzucić do kibla i dzięki temu wyleci mi pasek, którego jeszcze nie mam dokładnie i zobaczcie, mamy plus 1 do klasera, tak można zdobywać, jak ktoś ma dużo grzybów i generalnie chęci, tak można zdobywać inne sety tutaj z Tornada 500+, jeżeli jeszcze ich nie ma na serwerze, dobra, czyli brakuje nam tylko premii do złota 50% tak naprawdę i jeżeli ją bym znalazł, to chyba już bym po prostu przestał szukać, dlatego że no tak jak mówię, brońki 60% to jest bardzo duża loteria. Tu już mamy, jak widzicie, odporność na wszystko po 75%, to jest max. Bonus run też jest git. Tu mamy 58% i 60%, więc też mnie... 58, a ja nie chciałem mieć 59 przypadkiem? Czy ja tutaj coś źle zrobiłem? Tu mam 52, tu mam 51, tu mam 55. Ja tu chyba wymieniałem na 59. Mogłem coś źle zrobić, no ale dobra. To akurat i tak wydaje mi się, że jakoś dużo misklików nie robię w tym odcinku, a właśnie tak jak mówię, biorąc pod uwagę, jak mi idą
odcinki tutaj właśnie 44% tylko odcinki właśnie z Epika, z weekendu epickiego, to różnie to była. Zobaczcie w ogóle, jak dawno nie było takiego klikania, jeżeli chodzi o weekend epicki. Bardzo dawno temu, no ale to wszystko jest spowodowane tym, że legendarne lochy teraz zastępują weekend epicki. Leci tyle tych epików z jakiś kostek z tego wszystkiego, że po prostu no nie robi się. Już się nie obchodzi takiego zwykłego weekendu epickiego, chyba że właśnie ktoś chce poszukać maksymalnych run, ale tak generalnie to totalnie mija się to z celem, dlatego że kurde, no ciągle liczę na tą premię do złota, ale niestety się nie udaje, dlatego że po prostu, no tak jak mówię, każdy się przebiera na legendarnym lochu. Już kiedyś takie odcinki z weekendu epickiego to było coś, nie? Takie przebieranko, potem na przykład lochy od razu na tym samym odcinku, albo powiedzmy no znowu 1% za mało, no nie wierzę. Dobra, lecimy dalej, nie ma co. To kiedyś było takie coś, nie? A teraz ten weekend epicki to jest w sumie 40%, to jest w sumie, można powiedzieć, że nieobchodzony, nie? Mało osób w ogóle cokolwiek tutaj podczas weekendu epickiego robi. Kurczę, no ciągle jak widzę broń, to liczę, że to 60% wyleci, ale się nie udaje. A jak widzę zwykły itemek, to ciągle liczę, że ta, no tu mamy łączną odporność, ale nas nie interesuje za bardzo, to ciągle myślę, że ta premia do złota właśnie, no ale to też odporność od ognia 52%, w sensie obrażenia, nie odporność, już mi się myli tu na błyskawice, no ale niestety wygląda to tak, jak wygląda, że po prostu nie idzie nam jakoś sprawnie, jeżeli chodzi o tą runkę. Pech, nie? No tyle razy 49% dostać, to też jest nieprzyjemne, no ale co zrobić? Dobra, tu mamy odporność na błyskawice 61%, lecimy dalej, mamy jakiś pasek łączna 23, więc not bad, punkty życia 14, też nieźle, 54%. To jest po prostu, powiem wam, chyba zbyt duży rozstrzał, no bo jak mamy na przykład, nie wiem, premię do PD, gdzie maksymalnie może być 10%, no to wiadomo, przy tych maksymalnych wartościach tam wam poleci 7, 8, 9 i to 10 się dość często trafia. No a tu jak widzicie, jeżeli chodzi o premię do złota, to może polecieć 49%, a może polecieć 37%, nie? I po prostu rozstrzał jest tak duży, że ciężko te 50% tutaj dorwać. Dobra, no już ostatki grzybowe, jeżeli chodzi o to, co chciałem przeznaczyć na to nasze szukanie. Szkoda, bo cały czas, o, premia do PD 10%, cały czas liczyłem, że uda nam się tutaj po prostu 51%, już nie używać tego stojaka. No a tu wychodzi na to, że niestety jeszcze będę musiał tego stojaczka troszkę poużywać. Szansa na legendarne 37%, lecimy dalej. Co my tu mamy? Premia do PD znowu 10%, no to chyba na złość nam robi troszeczkę gierka. Odporność na błyskawice 61%. Dobra, no lecimy dalej. Zobaczymy. Łączna odporność 24%, to też nie jest źle, no ale to już akurat mamy, więc to nas bardzo nie interesuje w tym przypadku. Tu mamy premię do złota 45%. No nie wierzę, że ani razu, o tu 9%, jak widzicie PD znowu. No szkoda, troszkę jednak liczyłem, że ulepszona jakość 4, że nam poleci ta premia do... O! Dobra, jeszcze mamy na koniec, kolejne 60%, zobaczcie, wymieniamy to od razu, czyli jeżeli chodzi o nas, mamy już piękny komplet. Tu w ogóle jest broń, jeżeli chodzi, to też jest Tornado 500+, więc jakbym ją dał do toalety, to dokładnie, broń dla zwiadowcy i kolejny dodatkowy itemek, jeżeli chodzi o... tutaj nasz klaser. Dobra, mamy kolejną 60, więc jest super, to już jeżeli chodzi o to, to bronie nasz stricte o naszego zabójcę jest komplet, teraz już będziemy musieli tylko pachołką poszukać, ale to już tam, tak jak mówię, na dniach jakoś się można powiedzieć, że znajdzie. No i szukamy dalej, łączna odporność 21%, jeszcze tutaj troszkę poroluje, nie jakoś bardzo, odporność na ogień 69%, punkty życia to też jakoś, powiedzmy, że nas nie satysfakcjonuje. No kurczę, jakby jeszcze poleciała ta 50%, 45%, nie wytrzymie. Dobra, lecimy dalej. Szansa na legendarne, trochę już tu przeholowałem, jeżeli chodzi o grzyby, ale jeszcze troszkę poroluję, jeszcze z taką nadzieją, że się uda. No tu niestety 55%, więc nas to bardzo nie interesuje. Lecimy dalej. Co tu możemy jeszcze znaleźć? No tą premię do złota i ewentualnie 60% runy, nie? I to chyba wszystko, co nas interesuje w tym momencie. Odporność na błyskawice to niestety nie bardzo. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze możemy? 120 milionów golda mi zostało, więc w sumie nie tak dużo, ale też nie tak mało. Odporność na ogień 74%. Boże, ale to jest naprawdę... Dobra, tu mamy
55 i tu łączna 22. Zawsze jak też podwójny Epic wyleci w sklepie, to też taką mam cichą nadzieję, że to będzie coś ciekawego, no ale niestety jak widzicie nic szczególnego. Dobra, premia to złota 39, no z tym to już se mogliby darować, bo to naprawdę tyle co nic. Dobra, ostatni Epic jaki teraz wyleci, no i niestety, premia do złota 48%, 2% nam zabrakło. Możemy jeszcze zrobić kostki, bo z kostek też jak widzicie możemy jakiegoś Epica dostać, mamy jakiś pasek, odporność na błyskawice niestety. To będziemy musieli sprzedać w tym układzie. Lecimy dalej. Co tu nam znowu możemy epika dostać? Niestety się nie udało. W sumie to możemy to wykorzystywać, te epiki. Może akurat jakby nam z kostek poleciało 50%, to by było w ogóle super. No ale chyba niestety nie uda nam się. Kolejny epik. Dobra, git. Teraz mamy jakiś wisiorek. Ulepszona jakość 4. No to też nas jakoś bardzo nie jara. Dobra, lecimy dalej. Teraz, no nie, no biorę tego epika. Kryształy są istotne, ale bez przesady. Teraz też weźmiemy epika, teraz mamy dwa epiki, no niestety nic, no cały czas tego epika już tak typowo pod odcinek, no i tu mogę wziąć kryształy, ale w sumie nie bardzo się to opłacało. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o szukanie. Mam tu, pamiętam, że na ostatnim odcinku to tak swoją drogą nie pokazałem wam lochów, które tam przeklikałem. To było 2 lutego, czyli już 2 tygodnie temu około, niecałe. Tak więc, tak jak to wam jeszcze pokażę na jutrzejszym odcinku, myślę, że jutrzejszym albo w środę w sumie byśmy nagrali, jeżeli chodzi... Nie no, jutro. Chcę już tutaj docisnąć te lochy jak najszybciej, więc jutro sobie na spokojnie nagramy po prostu... ten nieszczęsny, to nieszczęsne klikanie lochów, to możemy dać do kociołka, tutaj cyk, tutaj sobie jeszcze doklikamy, ok. To nieszczęsne klikanie lochów, zobaczymy jak nam tam pójdzie, no głównie tutaj oczywiście lochy będziemy robić takie, które nie tornado na pewno, bo nie mamy miejsca jak widzicie, no ale myślę, że sporo tych lochów naprawdę damy radę sobie na jutrzejszym odcinku przeklikać, dlatego że myślę nawet już Esteros zamkniemy, to już będziemy mieli peta i tak dalej, więc to jak najbardziej git. No i co więcej, i na jutrzejszym odcinku również obejrzymy te walki po prostu, te, które ostatnio zapomniałem wam pokazać, bo totalnie na końcu odcinka wyleciało mi to z głowy. Co mogę powiedzieć? No generalnie uważam, że nie taki zły ten event. Tak szczerze, no mamy w zasadzie komplet runek, wszystkie, które chciałem, nawet tutaj na dwie bronie nam się udało znaleźć, no ale oczywiście tego, tej ważnej dość runy, czyli tego golda 50% nam w dalszym ciągu brakuje, co jestem zdziwiony, nie? Na magu na przykład długo mi brakowało broni 60%, jak się nie mylę, tutaj znowu taką naszą runką, której nie możemy dostać, to jest właśnie ten gold 50%, więc na każdej postaci coś tam nam nie idzie. No ale dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek z takiego typowego weekendu epickiego wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha w przypiętym komentarzu w opisie. Jeżeli macie ochotę zagrać w Shakesa, to macie mój reflink w opisie tego filmu, więc możecie wbijać. I tak naprawdę to chyba tyle. Piszcie komentarze, piszcie jakieś sugestie co do odcinków, chętnie wszystko czytam. Dziękuję wam raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!